Od 1 do 3 czerwca Oława obchodziła swoje święto, Dni Koguta. Pierwszy dzień poświęcony był dzieciom. Na najmłodszych czekała Fabryka Niespodzianek oraz stoisko Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Tęcza. Na scenę wyszły również dzieci z oławskich szkół, jednak ze względu na deszcz i niesprzyjającą wietrzną aurę występy zostały przerwane i odwołane. Ze względu na pogodę odwołano również ubieranie kogutów, a pozostałe atrakcje i koncerty nie cieszyły się wysoką frekwencją. Na zamknięcie programu na dużej scenie rozstrzygnięto konkurs dla dzieci Masz Talent. Ważne uwagi i podziwu było zachowanie zwycięzcy konkursu, Michała Wasia, który przekazał swoją nagrodę, konsolę do gry, dla dzieci z domu dziecka. Ważną uroczystością było otwarcie ratusza po gruntownym remoncie całego wnętrza. Uroczystość przecięcia wstęgi poprzedzono inscenizacją historyczną o Oławie w wykonaniu chorągwi Piastów Śląskich. Następnie burmistrz oprowadził zaproszonych na tę uroczystość gości po ratuszu. Wasza rada to przecięcia wstęgi. I uważam, że obiekt został zauważony. Gabinet w tej chwili oczywiście czekamy jeszcze na wykonanie tych projektów wystroju wnętrza, ale to jest miejsce, gdzie będzie burmistrz przyjmował mieszkańców. Myślę, że to pomieszczenie zostało według pewnych dokumentów odtworzone i sala rajsu, którą zaraz zobaczycie Państwo, też została odtworzona według pewnych elementów. Nie ma tu idealnego odtworzenia, ale naprawdę myślę, że warto to będzie zobaczyć. Myślę, że już sesje rady powinny się, może się udać na przełomie roku tego przyszłego, będą już się odbywać tutaj. Montowane jest system zatrudnienia, elementy kranów, pomieszczenia dla będzie konieczność do tłumaczenia w kilku językach, więc wszystko od strony technicznej jest przygotowane. Także myślę, że jest to sala, która będzie służyła Radzie, ale też będzie dość ciekawa dla małych kameralnych koncertów. To będzie pomieszczenie dla tych niesfornych, niegrzecznych radnych, jak trzeba będzie tam. Pożyczy. Burmistrz się zmieści. Ja skruszę. Pani burmistrz, pan tam zmieści. Nawet poprzez karcel dla burmistrza, strasznie to brzmi, no jakie do czasu to znamy. Ten, co będzie chciał być burmistrzem, musi się z tym liczyć. Tych piwnic jest około 580 metrów kwadratowych. Planujemy odtworzyć tutaj restaurację, która była na przełomie XVIII-XIX wieku. Także ta posadzka została o blisko metr pogłębiona, obniżona ta posadzka została o około metra. Także zostały rozwiązane problemy odprowadzenia wód opadowych i myślę, że będzie już teraz dobrze.
Zewnętrzne schody są już zrobione i wejście do restauracji będzie tutaj. Tu będzie wejście do restauracji, także parę restauracji. Aleksandro dał pomysł. To są elementy jeszcze starego tynku, który prawdopodobnie ma około 150 lat. A jak będzie robiona restauracja, no to konserwator będzie chciał pewne elementy tego jakby uwypuklić, dostawić, pokazać. To jest lot, to jest prawie 580 metrów, to jest lot przewidziany na 120 osób. Na zamknięcie obchodów pierwszego dnia wystąpił Waldemar Malicki i Filharmonia Dowcipu. Występ ten zgromadził dużo sympatyków tej formy muzycznej rozrywki. Kamil Pęczala. Drugi dzień obchodów Dni Koguta rozpoczął bieg z Krzata, który odbył się na stadionie OCKF. To również pierwszy dzień zmagań bokserskich czwartego kogucieko turnieju bokserskiego eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2012 Dolny Śląsk kontra Wielkopolska. Na scenie w rynku tego dnia prezentowali się lokalni artyści, a gwiazdami wieczoru były zespoły The Crackers oraz Raz, Dwa, Trzy. Niedziela, ostatni dzień obchodów Święta Miasta, przeniósł się na stadion OCKF. Tu miały miejsce piąty bieg koguta na dystansie 10 km oraz drugi, finałowy dzień bokserskich zmagań.